Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, można się w nieskończoność zastanawiać, ile jeszcze ten rząd jest w stanie zepsuć, zniszczyć i zrujnować. Za co się weźmiecie, tam tworzycie problemy, których rozwiązania próżno oczekiwać. I kolejna ustawa, kolejny napisany na kolanie bubel, z którym przyszło nam się mierzyć. Ustawa stanowi, że w związku z tym, że część WORD-ów zgłasza problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, projektowane przepisy stwarzają możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD na realizację zadań publicznych, o których mowa w powołanych przepisach. A niniejsze zmiany są zgodne z postulatami środowiska egzaminatorów dotyczącymi zmiany systemu i z poziomu wynagradzania. No więc, szanowni państwo, w związku z tym, że kilka miesięcy temu faktycznie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego alarmowały, że są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej i oczekują od rządu kompleksowych rozwiązań, zdecydowano, że najprościej będzie wszystko zrzucić na samorządy. Tym razem wojewódzkie. Ponieważ problem tkwi w wysokości opłat niewaloryzowanych od 10 lat, w związku z tym postanowiliście jak zwykle zastosować prowizoryczną pomoc poprzez przeniesienie tej odpowiedzialności na szczebel wojewódzki. Jednakże już wiemy i wy też o tym wiecie, że propozycje zmian przedstawione w tym projekcie ustawy nie rozwiążą problemów pogarszającej się trudnej sytuacji finansowej WORD-ów. A teraz chwilę o konsultacjach społecznych, które jak widać po wielu innych projektach niewielkie mają dla was znaczenie. Związek Województw RP negatywnie zaopiniował ten projekt. Takie samo stanowisko przedstawił Konwent Marszałków oraz Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, a także Związek Powiatów Polskich. Ja wiem, zaraz będzie wasz tekst, że samorządy to część państwa, że odpowiedzialność i tak dalej, ale ile można zrzucać na nie zadań bez powierzenia należnych środków. Zamiast zwiększenia przychodów własnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które są nieadekwatne do obecnych kosztów funkcjonowania, w projekcie tym proponuje się przepisy obciążające budżety samorządów. Samorządowcy wskazują i alarmują, że poselski projekt zakłada wprowadzenie dodatkowych zadań po stronie samorządów w postaci dofinansowania działalności ośrodków ruchu drogowego bez zapewnienia w budżetach dochodów na ich pokrycie, mimo iż zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego powinny następować wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Zastrzeżenia samorządowców budzi również propozycja, by wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu była określana w drodze uchwał sejmiku z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć maksymalnych stawek ustawowych, które obowiązują od 2013 roku. A odnośnie zawartej w projekcie propozycji określania wysokości stawek wynagradzania egzaminatorów w drodze uchwały sejmiku województwa, to należy wskazać, iż wynagrodzenia te powinny być jednolite. A co za tym idzie określane dla całego kraju w drodze aktu prawnego na poziomie centralnym. Egzamin na prawo jazdy jest egzaminem państwowym. Jego cena powinna być regulowana tak jak do tej pory przepisami szczebla centralnego i być jednakowa dla wszystkich obywateli bez względu na ich miejsce zamieszkania. To samo oczywiście dotyczy warunków płacy grupy zawodowej egzaminatorów. Prawo powinno być proste, czytelne, transparentne. Tymczasem tworzycie prawne koszmarki stwarzające szereg możliwości interpretacyjnych. W tym stanie rzeczy podtrzymujemy, że przedstawiony projekt nie rozwiązuje istniejących w środowisku problemów, za to może implikować powstanie nowych, które ostatecznie doprowadzić mogą do paraliżu funkcjonowania WORD-ów ze względu na brak możliwości finansowania bieżącej działalności bądź brak wystarczającej ilości kadry egzaminatorów. Jedynym skutecznym sposobem zapewniającym stabilne funkcjonowanie WORD-ów są rozwiązania systemowe, jakim jest wprowadzenie do przepisów ustawy mechanizmu umożliwiającego regulowanie opłat za egzaminy przy pomocy wiarygodnego i miarodajnego wskaźnika. A zgodnie z zasadą dziel i rządź, z uwagi na różne uwarunkowania, na przykład regionalne czy polityczne, i niesprawiedliwe zróżnicowanie pomiędzy opłatami w całym kraju, to do tego możecie niestety doprowadzić. Bez tych kompleksowych działań niniejsza ustawa niczego nie zmienia. Dzieli środowisko i przerzuca odpowiedzialność finansową na samorządy. I w tym stanie rzeczy tego projektu, który więcej psuje niż naprawia, nie możemy poprzeć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani poseł.